Teatralnej premierze zawsze towarzyszy wielkie oczekiwanie i silne emocje. To ogromne wyzwanie, zwłaszcza dla reżysera i aktorów. To przecież finał ciężkiej, wielotygodniowej czy nawet kilkumiesięcznej pracy. 19 i 20 kwietnia to ważne daty dla Ostrowskiego Teatru. Po Biednie Igraszki to tytuł kolejnej 15 już premiery w 5-letniej historii sceny Kotłownia. Sztuka wystawiana była przy pełnej sali widzów przez 2 wieczory. Najogólniej mówiąc, była to surrealistyczna opowieść, pełna kontrowersji, czasem nawet agresji, według scenariusza hiszpańskiej pisarki polskiego pochodzenia Romy Maszon. Reżysera spektaklu Rafała Swaczynę zapytaliśmy o pierwsze wrażenia. Wszyscy z niecierpliwością czekali na dzień premiery. Czy możesz powiedzieć, że ona była udana? No, szczerze mówiąc, to nie ode mnie zależy, czy była udana, czy nie. To trzeba zapytać publiczność, ich po prostu zapytać, czy coś czuli, czy jakieś ich wrażenia. Wtedy można powiedzieć, czy była udana premiera. Ja mogę jedynie powiedzieć, czy sztuka wyszła jako właśnie ta premierowa. Jeżeli chodzi o młodzież, która podjęła się tej trudnej decyzji zagrania tych ról i zorganizowania tego wszystkiego, to powiem, że wypełnili to w 100% i ja osobiście jestem zadowolony. A dlaczego akurat tę sztukę wybrałeś i wyreżyserowałeś i wystawiliście na scenie Kotłownia? No, powiedziałbym tak, że po pierwsze jest 8 osób, w które bez problemu mogą się wcielić ludzie, którzy uczęszczają do naszego teatru Scena Kotłownia. I dlatego jest jedno właśnie z kryterium, że padła decyzja na tą sztukę, żeby właśnie dać możliwość tym dzieciakom zagrać jakieś ciekawe role. Kolejnym moim takim kryterium było to, że jak przeczytałem tą sztukę, to zobaczyłem, że my do tego dążymy. Podążamy właśnie tą złą ścieżką, która może doprowadzić kiedyś dzieci bawiące się normalnie gdzieś pod blokiem, w piaskownicy, na ławeczkach, do czegoś okropnego i tego, co mam nadzieję, że żaden rodzic nie chciałby takiego zakończenia zabawy swojego dziecka. Powiedziałeś publiczności, że najlepiej ci się współpracowało z tą grupą. Czy mógłbyś rozwinąć tę myśl? Ja uwielbiam współpracować z grupą wtedy, kiedy czuję i widzę, że sama grupa chce to zrobić, sama grupa chce działać. W momencie, kiedy realizujemy jakąś sztukę i widzę, że tak najbardziej to mi zależy, bardziej zależy niż tej grupie, która robi sztukę, to w tym momencie ja po prostu rezygnuję. I nie robię premiery, nie robię sztuki i mówię po prostu dziękuję, trzeba sklecić inną grupę. Z tą grupą mi się bardzo dobrze pracowało, dlatego że każda osoba, która gra w tej sztuce, była oddana kulturze, oddana temu spektaklowi i chciała naprawdę doprowadzić tę sprawę do końca. Dlatego uważam, że to była jedna z najlepszych grup, z którymi się pracowało. W spektaklu wystąpiła tak zwana młodsza grupa teatralna w składzie Adam i Alicja Bauer, Dorota Herman, Łukasz Duda, Natalia Tyburska, Piotr Trętowski, Weronika Kaczmarek i Bartek Wojewódzki. Premiera dla aktora to niezwykłe wydarzenie. Powiedzcie mi, czy bardzo się denerwowaliście, czy czegoś się może obawialiście, a jaka była reakcja publiczności w waszym odczuciu? Jeśli mówisz o reakcji publiczności, to jest właśnie chyba to, czego najbardziej się boimy, bo na próbach gramy dla reżysera i on już przerobił to tyle razy, że naprawdę trudno po nim poznać to, co będą odczuwali ludzie tak na świeżo. Ile czasu trwało przygotowania i jak wyglądało? Ile czasu trwało? Od lutego. 3 miesiące. Czyli długa, żmudna czy nie żmudna? Znaczy było, od samego początku było sporo prób czytanych. Tak, a później były próby często, ale raczej krótkie. Dopiero przed samą premierą takie były dłuższe, po 3 godziny. No, bardzo... nie graliśmy nawet na scenie, tylko tak w innych różnych pomieszczeniach, żeby załapać sens bardziej niż ruch sceniczny. W momencie rozpoczęcia sztuki mogłoby się wydawać, że to komedia. Widzimy właśnie plac zabaw, ganiające się dzieci, bawiące się, ale wraz z rozwojem okazuje się, że jest pełna kontrowersji, jest dosyć dramatyczna. Duża większość z was grała poprzednio w typowej komedii, w Ptaku. A jak teraz czujecie się w tym gatunku sztuki? Czy tak samo, czy jakieś zmiany, czy
dla Was na przykład to żadna trudność było zagrać? No, czujemy się przede wszystkim inaczej, bo ptaku na przykład było dużo takich, takich różnych myków, które nie były związane ze scenariuszem i z samą fabułą, z głównym wątkiem, tylko takie właśnie były poboczne, takie typowo komediowe. A tutaj wszystko kręci się wokół tego, tej jednej rzeczy, którą praktycznie no, trudno ją określić. Wokół po prostu tego, że no, nie do końca wiadomo, co dzieci robią na placu zabaw. No, o ile podczas prób czytanych śmialiśmy się z tekstu, to potem im mieliśmy częściej próby, coraz bardziej wgłębialiśmy się w sztukę, to już przed premierą już zapomnieliśmy, że to na początku jest zupełnie śmieszne, dlatego no, reakcja publiczności na początku była po prostu takim zaskoczeniem lekkim. No potem się przyzwyczailiśmy. Tak samo jest, publiczność reagowała według mnie też. Na początku się śmiali, a później momenty zupełne ciszy i pełne zaskoczenia. No właśnie, pobiednie igraszki ukazują tragedię beztroskich zabaw dzieci spowodowaną właśnie brakiem zainteresowania ze strony rodziców. Najbardziej jednak burzliwą postacią jest Andres, który niemal terroryzuje resztę swoich koleżanek i kolegów. Bartek, czy trudno było Ci zidentyfikować się z tą postacią? Nie. To znaczy na początku. Na początku to tak jak Rambo powiedział, miałem te hamulce, żeby uderzyć tam coś, a potem to już nie. Potem już szło gładko. Rafał powiedział mi wal, a jak powie, że boli, to że. No i tak robimy. A czy reżyser był bardzo wymagający? No. Nasz reżyser zawsze jest wymagający, ale jakby nie był, no to zatrzymalibyśmy się na poziomie tak zwanego słoneczka. Podczas premiery miały miejsce aż 3 debiuty, z czego 2 niepełne. A co to oznacza, że 2 były niepełne? Kretowski. Ponieważ ja zastępowałem Karola Niedzielskiego w Ptaku, który wyprowadził się do Gdańska, nie grałem na premierze. I dzisiaj był Twój pierwszy raz, oficjalnie. Pierwsze zetknięcie się na premierze z publicznością. I Weronika Kaczmarek, teraz Ty opowiedz, dlaczego niepełny debiut? No to ja grałam w Kocie w Budach myszkę, no i wyszłam na scenę i powiedziałam tylko pi, tak jakby. A kiedy to było? 3 lata temu. Dosyć dawno. Tak, dawno. Dlatego, że teraz miałam taką większą rolę niż tamten, to była taki epizod, można tak powiedzieć. No i po raz pierwszy na scenie wystąpiła Natalka Tyburska. Denerwowałaś się bardzo? Z początku tak, jak wchodziłam na scenę, ale później już było lepiej. Bardzo silne wrażenie na widzach zrobiła scenografia do poobiednich igraszek. Po raz pierwszy chyba w historii premier w Kotłowni scenografia była tak bogata. Piaskownica, huśtawka i ławeczka jeszcze bardziej oddały charakter sztuki. Scenografia wywiera naprawdę duże wrażenie. Czy ona była własnym Twoim pomysłem, czy po prostu tak, jak jest określone w scenariuszu? W scenariuszu jest określone, że jest piaskownica, jest hamak. Tak naprawdę w scenariuszu jest hamak, ale ze względu jakoś tak bardziej dziecięcy na realia polskie, bardziej huśtawka nam się kojarzy z placem zabaw. W scenariuszu drabinki też nie ma, to też był mój pomysł. Ławka oczywiście, jak w każdym parku, takich scenariuszu jest i tak zdecydowałem się, że będzie w tej sztuce. Jednak jeżeli chodzi o scenografię, to na fakt zasługuje to, że jest to pierwsza sztuka na scenie Kotłownia, gdzie zrealizowaliśmy sztukę z prawdziwą scenografią. Nie ma żadnego sztukowania, szukania po domach scenografii, tylko cała scenografia jest profesjonalnie przygotowana specjalnie tylko pod tą sztukę, łącznie z rekwizytami, scenografią, czy nawet podłogą, która jest na scenie. I tutaj wielkie dzięki dla Skoku Stefczyka, który zdecydował się nam pomóc, no bo chyba bez tej firmy znowu byśmy robili jakieś, nie wiem, podróbki. A nie prawdziwe drewno, prawdziwa piaskownica, prawdziwe haki, gdzie huśtawka wisi i dzieci mogą się po prostu bujać. Nawet nie w sztuce, prywatnie też się bujają. Czy jednak po tej podwójnej premierze uważasz, że ostrowska publiczność zaakceptowała tę sztukę? Po tych rozmowach z publicznością, jak uważasz?
No to jest dobry temat, bo w trakcie, kiedy robiłem tą sztukę, w trakcie prób, uważałem, że sztuka jest dobra i publiczności powinna się spodobać. Tak naprawdę w pierwszym dniu premiery, kiedy publiczność się zebrała i rozpoczęła się premiera, czyli sztuka weszła na deski, w tym momencie pojawił się we mnie straszny niepokój. Nie wiedziałem po prostu, czy przypadkiem nie jest to zbyt ostre, dlatego że na publiczności byli rodzice, byli nauczyciele, byli bliżsi znajomi, rodzeństwo. Czy przypadkiem nie jest to zbyt mocne i drastyczne i czy przypadkiem nie za bardzo rozbiera nas, rodziców, nauczycieli, z tego, jak my wychowujemy dzieci. Obawy były ogromne w tym momencie, właśnie w trakcie sztuki, ale na szczęście po spektaklu, w trakcie rozmowy z publicznością, moje obawy zostały rozwiane i zostało potwierdzone, że ta sztuka jest konieczna, żeby każdy obejrzał, przynajmniej każdy rodzic, żeby uświadomić sobie, co może się stać, co może być niedobrego, co jest niedobrego. To o nowym spektaklu, o poobiednich igraszkach już wszystko wiemy, a powiedz, jakie są plany na najbliższy czas na scenie Kotłownia, no i kiedy następna premiera? Plany są jak zwykle na scenie ogromnie. Plany oczywiście zawsze hamują finanse, których niestety na scenie Kotłownia zawsze jest mało. Jest coraz lepiej, jest coraz więcej się dzieje. Cały czas coś tutaj próbujemy unowocześnić, dodać, rozwinąć. Więc jeżeli chodzi o samą scenę Kotłownia, staramy się cały czas przejść do przodu, o ile tylko możliwe. Staramy się znaleźć środki, skąd tylko się da, szukamy, chodzimy, prosimy i tak dalej. Jeżeli chodzi o spektakle teatralne, kolejna premiera jest planowana na wrzesień, październik, gdzie również mamy nadzieję zaskoczymy publiczność, bo znowu planujemy podjąć jeszcze inny temat, również kontrowersyjny, więc będzie w klimacie poobiednich igraszek, ale z innej strony, że tak powiem. Ale to trzeba zobaczyć. Miejmy nadzieję, że wszystko zostanie wypełnione. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Premiera zakończyła się symboliczną lampką szampana. Był to tradycyjnie czas na kuluarowe rozmowy i gratulacje, do których my również się serdecznie przyłączamy.